Witam Cię bardzo serdecznie. Chciałbym opowiedzieć Tobie o jednej ze zmian, którą ustawodawca podatkowy planuje wprowadzić do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z początkiem 2018 roku. Zanim jednak naświetlę tę zmianę, chciałbym wcześniej przypomnieć Tobie, jak pewne mechanizmy działają dzisiaj, żebyś zauważył pewną różnicę, czy żeby łatwiej było zrozumieć tobie ten dzisiejszy nasz temat. Zwróć uwagę, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli popularnej ustawie PIT, ustawodawca posługuje się takim pojęciem jak tzw. źródła przychodów. Tych źródeł przychodów jest 8, natomiast my w pewnym skrócie chcemy sobie przybliżyć, na czym to zagadnienie polega. Wyobraź sobie, że masz jedno ze źródeł przychodów, które nazywa się umowa o pracę. Masz drugie ze źródeł przychodów, które nazywa się najem prywatny i masz na przykład trzeci ze źródeł przychodów, które nazywa się kapitały pieniężne. W ramach umowy o pracę w ciągu roku zarabiasz pieniądze, i osiągasz dodatni wynik. W ramach najmu prywatnego również w trakcie roku osiągasz y, dochody czy przychody i płacisz z tego tytułu podatek. Natomiast w ramach źródła kapitały pieniężne inwestujesz w udziały akcje w różnych spółkach i je sprzedajesz. Czasami na tej działalności osiągasz wynik dodatni, czasami osiągasz wynik ujemny. Ale dla naszego przykładu wyobraźmy sobie, że w roku osiągnąłeś wynik ujemny, czyli stratę podatkową. Co w tej sytuacji zrobisz? Jeżeli chodzi o umowę o pracę czy o tzw. najem prywatny, to złożysz zeznanie podatkowe PIT36. Załóżmy, że obie te kategorie, no, w szczególności najem prywatny, zechcesz opodatkowywać wedle skali podatkowej. Wtedy z obu tych źródeł przychodów osiągasz dochody i płacisz podatki. Według skali podatkowej, czyli 18 i 32%. Jednakże, jeżeli ze źródła kapitały pieniężne, czyli obrót udziałami czy akcjami w spółkach kapitałowych, poniosłeś stratę, to nie zapłacisz oczywiście podatku z tej kategorii, no bo poniosłeś stratę. Natomiast straty tej nie będziesz w stanie na bieżąco w trakcie roku rozliczyć z wynikami dodatnimi z tych pozostałych kategorii. Zwróć uwagę, że złożysz zupełnie odrębnego PITA, czyli przy umowie o pracę i przy przynajmniej prywatnym złożysz PITA 36, gdzie wykażesz wyniki dodatnie, a przy działalności kapitałowej złożysz PIT 38, gdzie wykażesz stratę i oczywiście nie zapłacisz z tego tytułu podatku. Zwróć uwagę dalej, co się dzieje. Jeżeli w kolejnych latach dalej będziesz działał w źródle przychodów, jakim są kapitały pieniężne, czyli między innymi obrót udziałami czy akcjami w spółkach kapitałowych, i osiągniesz wynik dodatni, to nie będziesz musiał w kolejnym roku płacić podatku od tego dodatniego wyniku, a ten dodatni wynik będziesz mógł pomniejszyć o stratę poniesioną w ramach tego samego źródła przychodów w poprzednich pięciu latach czyli dochód roku na przykład 2018 ze źródła kapitały pieniężne, pomniejszysz o połowę straty z roku 2017, co w efekcie pozwoli Ci obniżyć opodatkowanie. Jeżeli od kolejnego roku nie będziesz już zamierzał zajmować się działalnością inwestycyjną i porzucisz ten pomysł, to strata podatkowa z działalności kapitałowej niejako Ci przepadnie, dlatego że ustawodawca podatkowy w ustawie PIT nie pozwala na rozliczanie straty pomiędzy różnymi kategoriami przychodu. Czyli tak naprawdę regulacje, które mamy w ustawie PIT od bardzo dawna służą temu, żeby podatnik nie kompensował dochodów i strat z różnych źródeł ze sobą. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w ustawie CIT, tak naprawdę ustawodawca w ogóle nie posługuje się kategorią źródeł przychodów. Oznacza to, że jeżeli mamy spółkę na przykład z ograniczoną odpowiedzialnością i w danym roku podatkowym osiąga ona wynik na przykład dodatki na działalności gospodarczej, powiedzmy, że prowadzi usługi budowlane, tak, ale również zajmuje się działalnością inwestycyjną, czyli czasami otrzyma dywidendę, ale również obraca obcymi wierzytelnościami, czy właśnie udziałami i akcjami, i na tej kategorii poniesie stratę, to dzisiaj taka spółka składa przecież jedno zeznanie roczne, czyli cit 8 gdzie oba te, oba te wyniki, czyli dochód z działalności gospodarczej i stratę z działalności kapitałowej, sumuje, czyli persaldo wykaże wynik obniżony, czasami nawet będzie to strata i podatek dzięki temu zapłaci niższy lub często w ogóle go nie zapłaci. Minister Finansów i ustawodawca uznali, że może dochodzić do sytuacji, kiedy na przykład dochody z działalności gospodarczej są sztucznie zaniżane przez, nazwijmy to, sztuczne straty z działalności kapitałowej i w wyniku tego podatnik nie płaci podatku, ewentualnie płaci podatki relatywnie niskie. Od 2018 roku ustawodawca w ustawie CIT również będzie posługiwał się źródłami przychodów. Czyli z jednej strony, umówmy się roboczo, będziemy mieli źródło działalność gospodarcza, a z drugiej kapitały pieniężne. Jeżeli podatnik na obu tych kategoriach będzie osiągał wynik dodatni, to tak naprawdę dla niego żadnej różnicy nie będzie, bo od tego globalnego dochodu zapłaci 19% podatek. Jeżeli jednak podatnik, na przykład w ramach działalności gospodarczej, osiągnie dochód, a w ramach działalności kapitałowej, czyli obrotu udziałami czy akcjami poniesie stratę, to w danym roku podatkowym zapłaci podatek od dochodu z działalności gospodarczej, a oczywiście nie zapłaci go ze straty z działalności kapitałowej. Natomiast stratę z działalności kapitałowej taki podatnik będzie mógł uwzględnić przy obliczaniu dochodu z działalności kapitałowej następujących po sobie pięciu kolejnych latach podatkowych. W momencie nagrywania tej publikacji, czyli na początku grudnia 2017 roku, zmiany też są już absolutnie pewne i z całą pewnością wejdą do ustawy CIT od początku roku 2018. Jeżeli, podobało ci się, jeżeli podobał Ci się mój filmik i, i opowiedzenie Tobie o zmianie, która wejdzie od nowego roku, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, na który będę starał się Tobie w przyszłości w sposób bardzo przystępny objaśniać różne zagadnienia podatkowe, jak i przybliżać zmiany. Pozdrawiam.